Dzień dobry Państwu. Nie magister Zarzycki. Jestem na ulicy Koszarowej. Tutaj do 1939 roku, do września, stacjonowało wojsko. Tutaj niedaleko za tym samochodem jest szkoła, zespół szkół. Tam jest chyba technikum mechaniczne, jest liceum. No dosyć dobra szkoła o niezłym poziomie. Ale tutaj chcę Państwu pokazać pewien problem. I się przekonają Państwo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, bo mi się bardzo spodobało, że naprawiono tam te kratki, które na jezdni tam brakowało, troszkę dalej przy stadionie Pogoni. I ja znalazłem tutaj inne miejsce, gdzie ich w dalszym ciągu brakuje. O, niech Państwo patrzą tutaj. Ja tak będę sobie szedł kolejno i zobaczą Państwo, że w paru miejscach tutaj są takie niebezpieczne dziury. O, tutaj te dziury. Zwłaszcza te dziury są bardzo niebezpieczne, dlatego że jak będzie ktoś jechał rowerem i będzie skręcał tutaj w tą bramę, no to dokładnie się może wpakować w tą dziurę, ona jest głęboka na kilkadziesiąt centymetrów. Koło mu tam wpadnie, przednie albo tylnie i się wywróci. Jeżeli będzie jechał szybko, to się troszkę chyba połamie. A rower to na pewno. A on to zależy, czy ma szczęście. Ja to mam szczęście, parę razy się wywróciłem i się nie połamałem, ale on mógłby się połamać tutaj. Ten, kto nie ma szczęścia. Więc proszę Państwa, no tak jak to mówię, apetyt rośnie w miarę jedzenia, wobec czego liczę na to, że również to miejsce będzie niedługo zareferowane. Zwłaszcza, że naprawa nie jest taka... Dzień dobry, tutaj akurat mówię o tych dziurach, że akurat nagrywam o tych dziurach tutaj, że to jest niebezpieczne, że jakby ktoś jechał rowerem... Żeby pan wyszedł na Oględowską. To tam jest więcej takiego, czegoś takiego. Dobrze. Więc proszę Państwa, więc ja tutaj dokończę a propos tych dziur. Więc zareperowano w innym miejscu, więc liczę na to, że i tutaj da się to zrobić. Nie jest to takie trudne, dlatego że w niektórych miejscach to te metalowe takie pokrywy, one leżą tam na dnie. Trzeba je tylko wyjąć i jakoś przykręcić, bo samo położenie to chyba nic nie da. To musi być jakoś przykręcone. No i będzie w porządku. Proszę Państwa, no więc apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ja jadę na dobrą kolację. Pożegnam się z Państwem. Do widzenia. Ktoś na mnie trąbi.